Witam Was bardzo serdecznie w moim krótkim filmiku o statystykach, nagrywany w przeddzień wyborów prezydenckich, a konkretnie mówiąc druga tura tak naprawdę, bo oj, ludzie. No zobaczymy, co z tymi wynikami będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Na temat ankiety, o której się wypowiadałem ostatnio na kanale i na temat tego, czy byście chcieli obejrzeć. Fajnie, że jest taka w miarę rozsądna aktywność pod tym i że faktycznie jesteście tym troszeczkę zainteresowani, no bo zauważyłem dziwną tendencję i mi się wydaje, że każdy z twórców na YouTube ma dokładnie to samo i nie będę tutaj owijał w bawełnę. Dzisiaj YouTube jest praktycznie bardzo śmieszną tak jakby platformą. Możesz na niej zarabiać, możesz na niej coś tam fajnego nagrać, bądź też możesz mieć na niej bardzo fajną widownię, ale już niekoniecznie może być ona na tyle rozwinięta i na pewno nie wszystkie subskrypcje równają się faktycznymi liczbami pod filmami. Wyświetlenia, łapki w górę czy w dół i komentarze przede wszystkim. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od jednego bardzo ważnego faktu. Tylko chyba coś mi się tutaj się zepsuło. O, dobra. Teraz jest gitara. Statystyki każdy ma, na jakie sobie zapracował. Jeden nie ma wcale statystyk, a druga osoba ma aż tego w nadmiarze. Zajmiemy się dzisiaj zakładkami zaangażowanie i odbiorcy oraz jeszcze zajmiemy się trybem zaawansowanym, ponieważ tam możemy zobaczyć wiele innych rzeczy, których w podstawowej wersji statystyk nie mamy. Między innymi tak, co podkreślę na samym początku. Moje rozliczenia będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o ostatnie 28 dni. Nie będę tu brał jakiegoś poszczególnego miesiąca. Będę brał pod uwagę to, co mi automatycznie wyskakuje, czyli ten rozstrzał czasowy 28 ostatnich dni, czyli ostatnie 4 tygodnie. I jakby nie patrzeć, to rewelacji nie ma, bo ci, co oglądają mój kanał, obserwują go w miarę, starają się większość filmików oczywiście oglądać. Oczywiście ostatni mój filmik, jaki nagrałem, może odrobinę przesadziłem zawartością, ale z drugiej strony uważam, że widz doinformowany, który ogląda w miarę większość filmików, no będzie wiedział, co się dzieje na tym kanale i będzie przygotowany na to, co go ewentualnie będzie czekało na najbliższy czas. No, wyświetlenia to tutaj nie będę za bardzo wymieniał, ponieważ przez ostatni miesiąc troszkę się zmieniło. No, zwłaszcza, że zmieniłem kompletnie content nagrywania tak naprawdę. Zostały mi tylko vlogi. Gameplayów miałbym co nagrywać, tylko po pierwsze musiałbym to jakoś w miarę sensownie gdzieś rozłożyć w eleganckim miejscu, nienagannym, żeby to miało tak naprawdę ręce i nogi. Ale to wiecie, to już jest inna sprawa. Moje najpopularniejsze filmiki, to chyba nie ma w ogóle złudzeń, że unboxingi głównie się oglądają. Unboxingi, no i tam głównie jeszcze inne jakieś rzeczy związane z grami, sprzętami, głównie unboxingi, prezentacja sprzętu. W ogóle zastanawiam się, czemu to PSP jest takie popularne u mnie, ja tego nie rozumiem. Jak na tym filmie nic nie ma takiego, nie wiem, dalej tego nie rozumiem, chyba nigdy nie zrozumiem. Także no, główna treść to gry, co mnie bardzo ciekawi, tak. Zasięgiem, już wam powiem, jest bardzo różnie. Ludzie wyszukują poprzez różne źródła, czy przez właśnie wyszukiwarkę YouTube, to najczęściej to jest najpopularniejsze na YouTubie. Większość z was wpisuje sobie w wyszukiwarkę jakiś tam temat. Później jakieś funkcje przeglądania z ekranu głównego, jakieś polecane i tak dalej. No tutaj proponowane filmy, strony kanału, no to chyba dosyć mało osób odwiedza. Ale przede wszystkim z zewnętrznego źródła to m.in. właśnie Google. A patrzcie, mam tego Facebooka, mam fanpage'a, na którego wstawiam posty z filmami i tylko prawie niecały 1%, nie? Kurde, co jest grane? Czy ja muszę się do kogoś zwrócić, żeby ten kanał bardziej fanpage, żeby bardziej go rozpromować, czy nie wiem, o co tu chodzi. No i wiadomo, źródła wizyt, jaki termin był najbardziej wpisywany, każdy może sobie sprawdzić. Ja nie będę tutaj tego przytaczał,
Mnie natomiast interesuje zaangażowanie. I to jest najważniejszy współczynnik, jaki możemy znaleźć na YouTubie. Tutaj internet mi czasami płata figle, więc pozwólcie sobie, że zresetuję. Zaangażowanie, moi drodzy. Zaangażowanie to jest najważniejsza wartość statystyk na YouTubie, ponieważ to od niej zależy, czy mamy zwróconą uwagę do widzów, czy więc też mamy przede wszystkim bardzo dobrze zrobione filmy na tyle, żeby wciągały. U mnie sytuacja jest bardzo ciekawa. Tak jak widzicie tutaj w najpopularniejszych filmikach jest co prawda te najbardziej znane, najdłużej oglądane oczywiście wartości w godzinach. Playlisty, no to chyba nie muszę omawiać dlaczego, bo wcześniej się tym zajmowałem. Mi najbardziej chodzi o średni czas oglądania. Średni czas oglądania to jest kluczowy element na YouTubie. Średnia z ostatnich 4 tygodni to jest 2 minuty 26 sekund. Czyli średnio użytkownik w przeliczeniu na... Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to liczą. Ileś tam widzów? Średnio ogląda tyle czasu filmik. Moje filmiki są długie. Zdarzą się, że trwają 20 minut i mogą czasami nie być interesujące, wiem o tym. Ale to nie jest dziwne, bo są też zwyczajnie tacy, którzy oglądają kogoś innego, bardziej kogoś znanego. I taki filmik, cało 30-minutowy lub nawet dłuższy, potrafią sobie obejrzeć bez problemu. Albo po prostu mam taką w miarę niestabilną widownię. Rzadko kiedy ostatnimi czasy przekroczyłem średni czas oglądania na 3 minuty. Gdybym miał sobie porównać na maj, to ten czas średni był wyższy, ponieważ nagrywałem inne troszkę treści, nie? Wszystko było spowodowane tym, że nagrywałem gry. Po prostu o grach częściej nagrywałem i dlatego tak to wygląda, że was bardziej interesują gry niż tam jakieś tam turystyczne rzeczy i tak dalej, bo mnie to wcale nie dziwi. Jest to normalne. Ale też miałem na uwadze to, że powiedzmy już mnie jakiś czas oglądacie, to się ze mną jakoś potraficie zżyć i oglądacie w zasadzie wszystko, nie? Nie oglądacie dla przedmiotu omawianego, tylko oglądacie, że ja występuję, nie? I jak ja o czymś opowiem. No nie zawsze to tak wygląda i dlatego jest taki bardzo, z mojego punktu widzenia, troszkę niesprawiedliwy pogląd na tą całą sytuację, no ale nic, tutaj nic na to nie poradzę, to wszystko zależy tak jakby w zasadzie od was, nie? Odbiorcy. Odbiorcy, moi drodzy, to też jest tak jakby kluczowa rzecz, ale nie tak bardzo. Oprócz kolejnej bardzo ważnej rzeczy, oprócz średniego czasu oglądania, powiadomienia włączane dzwonkiem. Tutaj to już jest w ogóle totalna ściema, bo YouTube generalnie proponuje coś takiego. Proponuję każdemu subskrybującemu, że po subskrypcji najlepiej zaznacz sobie ten dzwonek, tak? A najlepiej ten kompletny, który daje ci możliwość obserwowania wszystkich filmików oraz postów, bo to też od tego głównie zależy, czy będziecie doczytywać te ankiety i tym podobne rzeczy. No natomiast niestety nie zawsze to działa. Ci, co subskrybują mnie od momentu, kiedy tego dzwonka nie było, bo on jest całkiem nowym tak jakby narzędziem, ile on lat temu się pojawił, z 3 lata temu, 4, to ci widzowie mają najgorzej, ponieważ nie mają tego w algorytmie, nie mają tego mechanizmu załączonego i dlatego czasami niektórzy nie dostają w ogóle powiadomień na temat filmików, które w danym dniu sobie opublikuję i część obejrzy, ale część nie obejrzy, nie? Tak od razu tak na wejściu. I słuchajcie, ja się nie dziwię, że wszyscy promują subskrypcję razem z dzwonkiem, ponieważ faktycznie, jak większość widzów będzie miało tą opcję z włączonym dzwonkiem, żeby te powiadomienia się w miarę często pojawiały, głównie na maila czy tam gdzieś
nie wiem, w powiadomieniach na przykład Windowsa też można coś takiego zrobić, żeby te powiadomienia jakoś wskakiwały. Ja tego nie mam ustawionego, bo mi to nie jest potrzebne, mi wystarczy e-mail. No to już to trochę lepiej działa, nie? Już jest troszeczkę większa uwaga i dlatego każdego z was, ja zachęcam was, jak mnie macie zaznaczonego jako subskrypcję, to sprawdźcie ten dzwoneczek koniecznie, bo często piszę posty tutaj. Zachęcam was do udziału w ankietach, dzięki czemu też możecie mieć pewne działanie w tym, co mogę ewentualnie robić na YouTubie. Jakie filmy pokazać najpierw, o coś takiego. Ale jest też taka opcja, że spersonalizowany dzwoneczek może być, czyli tylko wyłącznie do filmów. O ile dobrze sobie przypominam, jest taka funkcja. No co prawda, topowy wynik 10 do 30% we wszystkich powiadomieniach ja mam 24,5, czyli mieści się w normie. I z tymi całkowitymi zaznaczonymi powiadomieniami. Nie, przepraszam. Ten topowy wynik 10 i 30 dotyczy się tylko tych wszystkich powiadomień z filmu, natomiast z powiadomień z postami, no to 5% i 20 i ja się mieszczę w tej troszkę niższej skali, ale powiedzmy, że jestem w tej średniej, aczkolwiek w tej średniej niższej, nie? Gdybym miał powiedzmy 18% tych wszystkich powiadomień w postaci dzwonka, to wtedy byłoby dobrze. To wtedy byłoby dobrze i byłoby więcej, byłby większy udział na ankietach. Godziny oglądania, w jakich przeważnie się wchodzi na YouTube'a i tam się przegląda przeróżne filmiki, jakoś za bardzo nie mają znaczenia u mnie, kiedy widzowie oglądają jakiś dany filmik, przynajmniej według teorii oczywiście. Chyba kiedyś mi się zdarzyło tylko wrzucić filmik bardzo późno i faktycznie z rana już nieco więcej tych wyświetleń poszło. Ale wiecie, co mnie najbardziej rozbraja? Że duża część widzów w ogóle nie zasubskrybowali mnie, a mnie oglądają. To jest ciekawe. Czas oglądania przez subskrybentów, tylko 30% subskrybentów mnie ogląda. A 69, przepraszam, jest bez subskrypcji. I się zastanawiam, dlaczego tak jest, i wiele osób na YouTubie też ma ten problem, nie? To mnie najbardziej zastanawia, skąd to się bierze. Się nie dziwię, że ludzie zachęcają do subskrypcji kanału, żeby obserwować, a mimo wszystko i tak większość leci na bez subskrypcji, bo nie wiem, czy tak jest wygodniej, czy nie chcą dostawać powiadomień, bo nie wiem, nie mają czasu, to zaglądają sobie tylko wtedy, kiedy mogą. No cóż, no, można i tak, nie? O przychodach to wam nie będę tu mówił, bo już było jakiś czas temu, ale wiecie co? Pokażę wam jeszcze trzy takie istotne statystyki, które zauważyłem na przestrzeni w ogóle lat. Źródła wizyt może niekoniecznie mi chodziło bardziej tutaj o. Czekajcie, zobaczę sobie tylko. Nie, data nie. To tak jak mówiłem, tutaj jest tragedia. U każdego to można zauważyć. Mnie interesuje typ urządzenia, bo na przestrzeni wszystkich lat, na których byłem na YouTubie, na których byłem aktywny, przez te niecałe 10 lat bardzo szybko zmieniło się trendy odtwarzania na danym na określonym urządzeniu. Na początku w 2011 roku raptem tylko na telefonach oglądały, no, tak średnio około 100 osób na telefonach, natomiast na komputerze prawie 1000, nie? Jakby nie patrząc. Zwłaszcza, że to były moje początki, to początki zawsze są trudne, aczkolwiek miałem wcześniej inny kanał, ale z wiadomych powodów, czysto troszkę takich mniej miłych, powiedzmy pseudorodzinnych, no się zmieniła ta tendencja i musiałem od nowa trochę zaczynać. Aż do, uwaga, 2015 praktycznie komputery, jeśli chodzi o urządzenie, na którym się oglądało filmiki, było wiodące, było na pierwszym miejscu. Teraz sobie tylko już porównanie czysto teoretyczne, żeby uzupełnić ten materiał. Od 2016
praktycznie już od końcówki 2015 widać było, nie, od 2016 widać było, że coraz więcej ludzi ogląda mnie na telefonie. Zaczynało to być widoczne dopiero w połowie 2016? Chyba tak. Do wakacji 2016 współczynnik komputerów i telefonów był bardzo podobny, w tej samej wielkości, porównywalnie. Ale im dalej w czas, tym praktycznie coraz mniej osób ogląda mnie na komputerze, a oglądają mnie właśnie bardziej na telefonach. Tak, tu już od września, od listopada praktycznie jest więcej osób mobilnych, że tak powiem. I stąd te statystyki bardzo mnie ciekawiły. W 2017 już tendencja wzrostowa dla telefonów. Widać, jak ludzie przeskoczyli z komputerów na telefony. A obecnie jest to druga, kolejna społeczność, która mnie ogląda tylko i wyłącznie za pomocą komputera, laptopa i tak dalej. A na telefonie oczywiście first place. Pierwsze miejsce. I to raczej nigdy nie wróci, ponieważ czasy się zmieniają. Jeśli chodzi o system operacyjny, to nie będzie też większego zdziwienia, jak rozejrzymy się za innymi. Windows górował od tego czasu. Zwróćmy jeszcze uwagę, że od początku 2013 roku były dopiero liczone statystyki. Wcześniej nie było. Nie wiem dlaczego. Może dopiero wtedy zostało to wprowadzone. Przez jakie platformy ludzie oglądają, czy przez Windowsa, czy przez Androida. Tutaj będzie miała sytuacja bardzo podobny przebieg, gdyż Android w telefonach, iOS raczej nie. Widać, że ten iOS taki bardziej jest ekskluzywny sprzęt i niewiele ludzi go posiada. Aczkolwiek telefony jednak i tak górują. Ale ostatnimi czasy widzę, że coraz więcej ludzi ogląda mnie na PlayStation 4 albo 3. Oczywiście nie jest to jakaś zdecydowana większość, ale no statystycznie jest na pewno więcej niż to było na początku, nie? I ostatni wskaźnik, jaki mnie interesuje najbardziej z tego wszystkiego. Wiecie co? I tutaj będzie ciężki, ciężki orzek do zgryzienia, bo tak naprawdę dużo jest źródeł, dzięki czemu można się podeprzeć. Ale powiedzmy jeszcze źródła przychodu, tak? Źródła przychodu praktycznie są bardzo ciekawe. Oczywiście na ten cały czas, no wiecie, no zarobić 3000 złotych w ciągu 9 lat, no to nie jest w ogóle żaden wyczyn, bo to jest tragedia, jakby nie patrząc. Ale rzeczywiście z czasem, kiedy zmieniałem swój format nagrywania i coraz bardziej się unowocześniałem, tak jakby, no to próbowałem właśnie, mówię, za wszelką cenę dotrzeć do jak największej liczby ludzi w miarę. Oczywiście nie mówię, że tak od razu tam mieć milionowe jakieś tam uwagi, bo to nie o to chodzi, ale kwestia jest taka, żeby z czasem nauczyć się unowocześniać swój format. No i też, żeby wiadomo, nie było później zdziwienia, że a co tak mało się dzieje na moim kanale, nie? A co tak w ogóle się dzieje mało pod moimi filmami, co tak mało komentarzy. No i dupa zbita, trzeba sobie jakoś radzić w porze. Także to myślę, że to będzie tyle z mojej strony. No mówię, statystyki są jakie są, ale też nie warto w nie tak bardzo mocno zaglądać, ponieważ one są takie czysto hipotetyczne. YouTube też ma swoje błędy i też niektórych wykresów nie liczy prawidłowo przez unowocześnianie serwerów czy pracami technicznymi, więc zdarza się to, że pewne wyniki są na pewno są zaniżane i to od razu trzeba przyznać, że wszystko też zależy od ruchu tak naprawdę ludzkiego na internecie. Im większy ruch ludzki na danej platformie, tym wiadomo, że statystyki są coraz bardziej ciekawsze i tym bardziej bogatsze. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie oczywiście komentarz pod filmem, co sądzicie. I jeżeli jesteście ciekawi, jak ten dzwoneczek działa, tak najbardziej zachęcam do kliknięcia
obok subskrypcji dzwoneczek, zobaczyć jak to działa, bo jeżeli faktycznie coś z nim jest nie tak, no to wtedy ewentualnie, nie wiem, zmusić algorytm do tego, żeby jakoś pokazywał nam te wszystkie treści. Też jestem tego strasznie ciekawy. Napiszcie też mi, czy wy dostajecie w miarę często powiadomienia tak, jak albo wrzucę jakiś filmik, albo wrzucę jakiś post, ankietę, obrazek, czasami się zdarzy. I czy faktycznie wy go dostaniecie w miarę szybko i mniej więcej, nie musicie dokładnie z dokładnością do sekundy, ale możecie mi napisać w jakim odstępie czasowym tak prawdopodobnie dostajecie taką wiadomość na maila, czy gdzieś tam na inną platformę, czy na telefon, bo też sobie ludzie ustawiają powiadomienia na telefonie, żeby sobie tam nadrobić pewne zaległości, albo być na bieżąco w temacie. Dobra. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, wspieracie ten kanał jak najbardziej, żeby się mógł rozbudowywać. Jeśli możecie, to w opisie filmu macie odnośniki do przeróżnych miejsc, gdzie możecie wesprzeć mój kanał, możecie zobaczyć mojego Instagrama, bo założyłem sobie jakiś czas temu i tam wkrótce będę wrzucał już normalnie zdjęcia. Muszę się tylko zmotywować do tego, żeby wrzucać zdjęcia w miarę regularnie. No i przede wszystkim, jeśli chcesz zostać dalej na moim kanale, to zapraszam do innych filmików. No i oczywiście będą bardzo zróżnicowane materiały. No i mam nadzieję, że w październiku nadrobi się te małe straty i będziemy mogli już normalnie pokazywać temat gamingowy, no i nie tylko w pełnym wymiarze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na razie, cześć, siemanko.